Uwaga, nie bez kozery, zaczynamy film z takim kadrem, gdzie jest tylko moja kamera. Już wam wyjaśniam, o co chodzi w tym odcinku. Teraz widzicie na ekranie spis treści, który pokazuje, jakie odcinki dzisiaj dla was przygotowałem, ponieważ nagrałem dwa filmy krótkie i połączyłem je w jeden długi. A dlaczego, to opowiem wam w tym pierwszym filmie, który właśnie widzicie, teraz się podświetla, a film drugi nagrałem trochę wcześniej i po prostu wyszedł krótki, zobaczycie dlaczego. Znaczy widzicie chyba po tytule, już możecie się domyśleć, co poszło nie tak. Macie dzisiaj dwa odcinki, zapraszam do oglądania, możecie sobie wybrać jeden albo obejrzeć obydwa. W sumie polecam wam obejrzeć obydwa, bo są zupełnie inne i są moim zdaniem fajne. Halo, witam państwa, jest to oczywiście Oskar, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Sterna na moim kanale. Moi drodzy, jak możecie słyszeć po głosie, jestem zmęczony. Jestem zmęczony nagrywaniem w tym tygodniu, ponieważ no, nie potrafię nagrać dla was filmu w tym tygodniu. Nagrywałem już 3 filmy łącznie i 3 razy mi nie wyszło. No i powiedzmy, że jestem zmęczony i stwierdziłem, że pieprzę to, jadę w Bieszczady i dzisiaj sobie zrobimy film pogadankowy, w którym będę sobie bił tutaj mopki na kamienie Tresera. Po prostu zrobię sobie zlecko, trochę do was pogadam. No i przy okazji też damy sobie póki co dynię. A później zobaczycie jeszcze odcinek numer 2, który wyszedł, ale był za krótki, żeby go wstawić jako film. Więc dzisiaj trochę to zwariowane, trochę może to, nie wiem, czy nudne, czy nie nudne. W ogóle jestem bez green screena, zaraz wam powiem dlaczego. Damy sobie tę kamerę w to miejsce, powinno być w miarę spoko. W sumie mogę nawet wam trochę ekran powiększyć. Powiem wam szczerze, dzwonią do mnie telefony. Powiem wam szczerze, mi się nie chce już tego nawet jakoś specjalnie obrabiać, żeby to wyglądało profesjonalnie. Chcę nagrać dla was odcinek i mieć święty spokój, bo nagrywam tutaj od 2 godzin, no i kompletnie nic mi nie wychodzi. Pech to pech, wam powiem, naprawdę. Nagrałem film, w którym przechodzę questy. Ponieważ do tego zaraz dojdę, chcę sobie zacząć taką serię, aczkolwiek to zaraz do tego dojdę, tak jak powiedziałem. I 24 minuty nagrywałem ten film. 24 minuty. To dużo czasu. No i jak nagrałem, no to się okazało, że mam green screen źle wykluczowany, bo mam takie świetne okulary tutaj. I jak sobie spojrzę trochę wyżej, to o, widzicie co się dzieje? Tutaj już się robi zielono. No i nie miałem oczu przez cały odcinek. I powiedzmy, że nie chciałbym was za bardzo straszyć. No i nie chciałbym nagrywać odcinka, gdzie nie mam oczu, więc było to trochę creepy. I stwierdziłem po bólu serca, że wyrzucę ten odcinek. I 24 minuty do diaska. Nagrywałem quizy. No to mikrofonu nie włączyłem, bo co innego mogę zrobić, jestem youtuberem, tak? Więc, no cóż, też nie wyszło. No i jeszcze został trzeci film, który zobaczycie na koniec. I to będzie film pod tytułem Zabijam graczy w Tyrn, ale kiedy umrę, to wideo się kończy. Czy coś takiego, jeszcze to dopracuję. Więc to jest taki pakiet odcinków. Żeby nie było zbyt krótko, to dogram jeszcze tą pogadankę. I sobie pobijemy po prostu kamienie Tresera. Ja mam wiesz co? To ja wam powiem tak, jak youtuber widzą, wiecie, nie? Jak kumpel kumplowi. Ja mam ochotę pogadać do kamery. Mam ochotę pogadać do kamery od czapy, pożalić się na złośliwość rzeczy martwych i po prostu powiedzieć wam parę ciekawych rzeczy. Mam do was też parę pytań swoją drogą, więc fajnie w sumie, że taki odcinek akurat nagram w tym momencie, bo chciałbym wam trochę tych pytań pozadawać. Witam was bardzo serdecznie. Jeżeli w ogóle chcecie więcej takich pierdół, gdzie sobie siedzę, a prawdopodobnie nie chcecie, bo to jest nudne, gdzie sobie siedzę i biję na przykład, o tutaj, ogry potężne, niesamowicie mocne. O, co to, drzewce są bardziej, no. No to możecie dać znać. Oj, słuchawka mi wypadła. W ogóle straciłem swoje słuchawki, takie, które miałem duże nauszne, ponieważ po prostu się zepsuły. I mam teraz takie malutkie douszne, więc jakby ktoś pytał, jakby ktoś zauważył. Planuję nagrać serię, zerżnąć od Tachma, questów. Chciałem to zrobić, kiedy wyjdzie Broken Ranks, powiem wam szczerze. Chciałem to zrobić dopiero, kiedy wyjdzie, żeby jakby nie kraść mu serii, zrobić odświeżoną wersję. Fajne, wiecie, dynamiczne i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, że tego Broken Ranks jeszcze tyle czasu nie będzie, że z chęcią bym sobie te questy przeszedł dla siebie nawet, powspominać, bo potem już nie będzie takiej okazji tak naprawdę. A ja tych questów bardzo długo nie robiłem. I stwierdziłem, że skoro bym chciał, no to czemu ich nie nagrać? I może taką serię poradnikową z questów bym dla was nagrał. No ale to jest pytanie, czy byście chcieli. Ja naprawdę nie chcę się wpierdzielać w kontrowersje, że wiecie, że ściągam jakieś serie od ludzi, kradnę ludziom wyświetlenia i tak dalej. To nie dla mnie, bo po co mi problemy, nie? Więc jeżeli byście chcieli, byłaby przeważająca liczba głosów. Teraz macie ankietę w prawym górnym rogu, tutaj, w tym miejscu. Jeżeli byście chcieli ankietę, co? Jeżeli chcielibyście taką serię, gdzie robię questy dynamicznie z kamerą, pokazuję wam jak na przykład dany quest przejść, czy tam dialogi, jak przypuśćmy muszę przejść z trend i do lasu coldów, to po prostu cyk, przyspieszenie, moja postać zasuwa jak samochodzik z Hot Wheelsów do danej lokacji i tam się bijemy dalej, przypuśćmy, gadamy dalej, więc myślę, że to by było całkiem spoko, odświeżona wersja poradników Tachma tak naprawdę.
No ale pytanie, czy byście nie mieli nic przeciwko, żebym po prostu, no trochę tak, mu potencjalne wyświetlenia kradł, tak? Więc ja nie chcę tej kontrowersji żadnej. Więc po prostu napiszę, co o tym myślicie, czy byście chcieli coś takiego zobaczyć. Ja nagrałem odcinek pilotażowy dzisiaj, godzinę temu. No i tak jak mówię, no byłem bez oczu, więc stwierdziłem, że odcinek pilotażowy, w którym nie mam oczu, to trochę średni pomysł, bo no jest to niezbyt dobra wizytówka to jest, tak? Więc stwierdzimy sobie, daruję, po prostu nagramy dzisiaj takie coś dziwnego, taką pogadankę plus jeden film na koniec. Czat do nas pisze, co tu się dzieje. Aha, mam odpalony ten czat, dobra, ale koszmar pisał, się spytał, kiedy live. Zaraz do tego przejdę płynnie. Może, o, to nawet fajny pomysł, żeby teraz płynnie z tematu do tematu przejść. Ponieważ, słuchajcie, powiem wam tak, co tam u mnie może, co? To takie pytanie trochę. Skończyłem lekcję na prawo jazdy, teoretyczne. Co za tym idzie, mam o wiele więcej czasu wolnego w końcu. Znaczy, może nie przesadzajmy też, bo z 5 razy w tygodniu miałem lekcję, teraz mam 3 razy w tygodniu lekcje praktyczne, jeżdżę już autkiem, więc około 3, bo to tam wszystko indywidualnie się określa co tydzień. Natomiast mam więcej czasu i jakby postaram się powoli przywracać te streamy. Natomiast jest ciężko, powiem wam szczerze, bo no nie starcza mi sił tak naprawdę. Ale postaram się powoli te streamki przywracać. Jak tylko znajdę jakiś czas, to już możecie powoli wypatrywać. Myślę, że no jakoś sobie jeden dzień chociaż znajdę, żeby postreamować, bo to jest też dla mnie fajna zabawa. Więc tak to wygląda. Często pytacie, no ostatnio za dużo się nie dzieje u mnie, tak? No jeden film w tygodniu i to jest maksimum moich umiejętności. Na pewno jak już zdam to prawo jazdy lub też nie zdam, to sobie zwiększymy ten limit i ponownie będziemy lecieli tak, że środa będzie Taern, a sobota będzie film z innego kontentu, na przykład jakieś vlogi, oglądanie starych filmów, tak dalej, jakieś inne gry. Więc myślę, że to jest całkiem spoko. No, tak chciałem poinformować wszystkich ciekawskich. Słuchajcie, do osób, które grają w Taerna, mam dla was pytanie. Bo myślę dosyć długo, stwierdziłem, że mam mało czasu na tę grę i kompletnie mi nie wychodzi. No jakby nie kupowałem nic i mam milion hajsu, bo robię tylko kasowe i to jest tyle. Więc zastanawiam się nad tym, żeby zrobić sobie alta, mianowicie tego rycka, 70 level rycerz i po prostu na tym rycu grać dalej. Problem z tym, że rycerz jest nudny. Na streamy na przykład, na odcinki i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, że w sumie są też fajne pomysły na jakieś challenge, jakieś starczą, coś można pokombinować, pochronić widzów, wiecie, można fajne filmy ponagrywać. I stwierdziłem, czy nie chciałbym tego rydza się pobawić. A barbarzyńca na przykład wróci do niego, kiedy już to rydz będzie miał wyższy level i to barbarzyńca będzie miał alta, wiecie o co chodzi, nie? Więc myślę, żeby coś takiego porobić, żeby na tego rydza się przesiąść, bo ja gram dużo w Taerna. Teraz akurat mniej, ale ogólnie gram dużo w Taerna, no ale cały czas robię modliszki i duchy zamku i tego XP jest tak mało, że tego nie widać, a mi zależy na progresie, nawet nie dla siebie, bo mi to bardzo pasuje taki styl gry, gdzie tak naprawdę nie jest zobowiązujący i sobie gram po prostu, wiecie, biję sobie tego Zeta, przy okazji coś tam na przykład na Facebooku robię, to jest dla mnie bardzo fajne, ale wymaga ode mnie tego bycia YouTuberem tak naprawdę, bo chciałbym dla was zrobić fajniejszy content, jakieś, wiecie, dalsze bossy, jakieś hytagi, jakieś morany, lugusy, seleny, tak dalej, jastrzębiory bić na odcinkach. No a nie mam takiej możliwości. No aktualnie szukam slota na Aqua, żeby dla was nagrać. Jezus, szamani hordy, ja przecież ich nie pokonam. Ja pierdzielę, oni mnie pokonają, nie? No ale się wylosowało, Boże Święty, nienawidzę ich. Nie mam resek, no ale dobra, idziemy się bić. Więc... dobra, zrobimy tak. Więc jakby dla mnie ważne jest to, żeby bijać ten level mimo wszystko, mimo że ja tak naprawdę tego nie potrzebuję, żeby postrzegać fajny content. A no Aqua szukam teraz... Jezu, no zobaczcie co się dzieje. Na Aqua szukam slota od miesiąca jakoś. Dlatego nie chcę tym jebanym barbarzyńcom grać. Mamy go dość tej postaci. Chyba na tego rycerza jednak przechodzę. Zaraz zdechnę, nie? Ja p***le, nie! Na 60 tysięcy doświadczenia. No, moi drodzy, właśnie dlatego anuluję to. Właśnie dlatego chcę przejść na ryca. Na rycu mam 70 poziom doświadczenia i mogę robić co mi się żywnie podoba. Niech jeszcze mi ten pet padnie, czekam na to. Więc jakby myślę na tym, żeby na tego rycka przejść. Tam będę mógł sobie robić jakieś lepsze. No 70 level ryc już na Aqua pójdzie, więc przede wszystkim dlatego chciałbym na tego ryca przejść. I napiszcie co sądzicie.
Na pewno barwę bym nie porzucił, bo barwą mi się przyjemnie gra na właśnie jakichś zatach, modliszkach, więc grałem po prostu na dwóch postaciach, ale bardziej bym exfil tego ryca, tak? Tutaj bym sobie jakieś kasowe robił i tak dalej. Więc napiszcie, co o tym sądzicie. Tutaj macie chyba jeszcze ankietę. Jeżeli potrafię zrobić dwie ankiety na jednym filmie, to macie dwie ankiety, głosujcie. Tak jak powiedziałem, czy chcecie serię z questów i czy zostać na barwie, czy iść na ryca. A teraz zapraszam was na drugi film. Nie żegnam się z wami, tylko zapraszam was na drugi film. Do zobaczenia, pa! Widzimy się w drugim odcinku za chwilę. Nie wychodźcie jeszcze, nie regulujcie odbiorników. Halo, witam państwa, jest to oczywiście Oskar. Witajcie w kolejnym odcinku Stera na moim kanale. Moi drodzy, środa. Nie nagrywałem dla was dwa tygodnie. Kompletnie nie nagrywałem nic. Wszystko co nagrałem wcześniej było na zapas. Dlatego mogę się dzisiaj troszeczkę zająkiwać, tak szczerze. Robimy dzisiaj film. Zdejmę sobie tą słuchawkę, w ogóle słuchawki mi się zepsuły, dlatego siedzę takich malutkich. Robimy sobie dzisiaj film, który jest oczywiście skopiowany z zagranicy. Mianowicie będę robił coś, a gdy coś się stanie, no to film się kończy. Czyli po prostu mamy napisy końcowe, the end. Moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie orali ludzi na strefie zielonej. Czyli sobie pójdziemy po prostu na zieloną, znaczy na strefie w sumie czerwonej. Ale pójdziemy na zieloną po prostu krainę i będziemy sobie tutaj robili oro. I w momencie, kiedy ktoś mnie zabije, a prawdopodobnie stanie się to dosyć szybko, to wideo się po prostu skończy i zobaczymy, jak długo wytrwamy. Czyli mogę tu siedzieć nawet cały dzień, a mogę tu siedzieć 5 minut, więc generalnie to może być całkiem ciekawe. Raczej jednorazowy teścik, jestem naprawdę ciekawy, jak to wyjdzie. I idziemy sobie na zieloną. Problem jest tylko z tym, że jest dosyć wczesna godzina. Jest dosyć wczesna godzina i boję się, że może nie być zbyt dużo ludzi właśnie na zielonej. No i tak sobie myślę, że może być ciężko. Tak czy siak sprawdzimy się, postaramy się jakieś fajne walki porobić, pozabijać jakichś ludzi, postoję sobie tutaj, niech się dzieje wola nieba. Pozabijać jakichś ludzi i myślę, że będzie takim fajnie. W odróżnieniu w ogóle do serii, gdzie oram każdego, kogo napotkam, będzie się to też różniło tym, że... nie zaatakowali mnie, dobra. Będzie się to różniło tym, że sam będę sobie wybierał ludzi, których będę atakował. Jak zobaczę na przykład, że gościu... No tego mógłbym w sumie zabić, że gościu ma wyższy level ode mnie, dosyć sporo, i że nie dam sobie rady, to po prostu nie będę go atakował. Ale takiego maga ognia myślę, że możemy sobie ornąć. Co prawda ma wyższy ode mnie level, ale ja mam peta więcej. Jakby nie boję się, że peta stracę, więc na easy. Myślę, że sobie takiego MO zaatakujemy. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie sądzę, żeby to było super trudne. Wydaje mi się, że możemy to zrobić, a może być całkiem fajna, spektakularna walka. No dobra, dawać. Dobra, na szczęście nic nie zadzwoniło. Jezus Maria, ale się plątam. No, więc będę sobie sam po prostu wybierał ludzi. Oj, byczku. Sorry, ziom. Będę sobie sam wybierał ludzi i będę po prostu próbował ich orać. O Jezu, lecą meteory. Dobra, na szczęście mnie nie zabił. Jeden meteoryt poleciał. No raczej na lajcie, tak mi się wydaje. Będzie palił. Aha, super, super barbarzyńca. Jesteś zajebistą postacią. Pies z ciebie też. Dobra. I to noob, no jasne, że tak. Dobra, super barba, trafia wszystko. Weźmy sobie coś takiego, zróbmy tak. Biję na blisko, czy ja chcę. Zwiększę sobie obronę na blisko w takim razie. Dziab, dobra, na szczęście żyje. Motyl się healnął, całkiem spoko, walka wychodzi. Jezus, co ja patrzę, macie zepsuty kadr, sorry. Już wam przesuwam, ojej, przepraszam was bardzo. Nie zauważyłem tego. Okej, dobra, to teraz powinniście wszystko ładnie widzieć, dobra. Lecimy dalej, on celuje w motyla. Motyl niestety nie żyje. Czy ja chcę tego kruka zaatakować? On ma 3000 HP, w ogóle powinien sobie wziąć trochę więcej obrony na uroki, mam wrażenie. Dobra, na szczęście Emo nie żyje. No i dobrze, że zadziałał na tą obronę na uroki, fajnie, że zadziałał jakkolwiek. I bijemy teraz jeszcze peta, co prawda. On dosyć ładnie, tylko mi się sekunda kończy. Ale powinniśmy dać radę, dobra, kamieniami. Dobra, pierwsze oro wygrane. Nie kończymy odcinka, na szczęście bijemy się dalej. O Jezu, a tu się narobiło tych ludzi. Niestety mi motyl padł, no to nie jest jakaś wielka strata. Healnijmy się i zaraz lecimy się bić dalej. Oczywiście tak teraz napomknę, że przypominam, że jestem family friendly streamerem tak zwanym, youtuberem tiernowym. I oczywiście nic do ludzi, których atakuję, nie mam. Tak żeby było to jasne, bo ja tak naprawdę robię to tylko po to, żeby było show. Wszystko w ramach zabawy, dobra. Przeklęty kusznik niestety mnie zaatakował. Tak patrzę na czas, bo powoli muszę wychodzić z domu w ogóle, to jest ciekawe, nie mam ostatnio w ogóle czasu na nagrywanie. Dobra, coś tu się dzieje. Tego 5-5 MO gdzieś walnić, tylko się boję. Aha, on przyszedł z kolegą, tak? Dobra, to uciekamy w takim razie. O, fuck, dobra. No to cudownie. No to przyszedł z kumplem. Ale zara oro będzie. Dobra, czyli zdążę przynajmniej nagrać ten odcinek. Chyba, że mnie nie zaatakują. Zobaczymy. Zaraz dług na jednego. Może jakiś pump wyskoczy. To by było całkiem ciekawe, jakby pump wyskoczył. Ale chyba to już nie te levele. No zobaczymy. Klikam teraz zegar, nie?
Klikam zegar, co się stanie? Czy klikam guzik wyjść? Dziab. Wiedziałem, dobra. Sam mnie atakuje, jeszcze lepiej. Okej, okay, a ten gościu pewnie hopnie jak zacznie padać ten gościu. No ale raczej nie padnie, dobra. No to super odcinek mi wyszedł generalnie. Salu. Ja po tym